Cię. Nazywam się Marcin Osiński. Jestem kandydatem w najbliższych wyborach parlamentarnych z Grudziądza. Witam również pana Damiana Baranowskiego, który również kandyduje do Sejmu. Głównym tematem dzisiejszej konferencji będzie przyjazd europosła Janusza Korwin-Mikke do Grudziądza. Prezes partii Korwin odwiedzi nasze miasto w czwartek. Spotkanie odbędzie się w Domu Technika Nord na ulicy Piłsudskiego 20. Przed spotkaniem odbędzie się wyświetlenie najnowszych spotów wyborczych naszej partii. Następnie europoseł Janusz Korwin-Mikke wygłosi krótki wykład, po którym będzie możliwość zadawania pytań oraz wykonania pamiątkowych zdjęć. Następnie prezes naszej partii będzie kierował się na spotkanie wyborcze do Torunia, na które również serdecznie zapraszamy. Kolejnym tematem konferencji, który chcieliśmy poruszyć, jest temat działania naszego systemu sprawiedliwości. System sprawiedliwości w Polsce nie działa dobrze. Można go zobrazować w ten sposób, że nasze państwo działa bardzo opresyjnie w sprawach małej wagi i niestety nie działa zupełnie w sprawach ważnych. Rozumiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, że dużo łatwiej jest skierować aparat ścigania przeciwko kierowcom przekraczającym prędkość, studentom pijącym piwo w miejscu publicznym, czy też ostatnio licealistom chcącym kupić drożdżówkę. Ale nie może być tak, że recydywiści, którzy odsiedzą swoją karę w więzieniu, wychodzą na wolność i popełniają przestępstwo. Dlatego opowiadamy się za zaostrzeniem kar za przestępstwa z pełną premedytacją, za przestępstwa morderstwa oraz dla recydywistów. Przykład ostatnich ucieczek z grudziąckiego więzienia pokazuje, że sama kara pozbawienia wolności nie jest wystarczająca. Co więcej, zachęca ona więźniów do różnego rodzaju innej działalności kryminogennej. Przestępca skazany na karę pozbawienia wolności, a szczególnie na dożywocie, praktycznie nie ma nic do stracenia. Może dokonywać kolejnych przestępstw w więzieniu, może planować ucieczkę. Do tego właśnie prowadziło zniesienie kary śmierci w Polsce, która, nawiasem mówiąc, powinna zostać jak najszybciej przywrócona. Zniesienie kary śmierci spowodowało trudny paradoks legislacyjno-konstytucyjny, stawiając osobę skazaną na dożywocie ponad polskim prawem. Osoba, która otrzyma wyrok dożywocia bezwzględnego, jest praktycznie bezkarna. Jest to bardzo przykre, ponieważ nasze państwo stawia ponad prawem osoby, które za nic mają sobie ludzkie życie. Ale ten temat szerzej o mój kolega Damian. Wstrząsnęło wydarzenie. Bardzo niemiłe, niestety w ostatnim czasie nasze miasto jest jedynie z takich niemiłych zdarzeń tutaj reklamowane. Mianowicie pedofil już skazany za podobne przestępstwo wyszedł z więzienia w Sztumie i po raz kolejny dopuścił się tego samego czynu. Brutalnie zgwałcił 9-latka, co pokazuje, że tak naprawdę kary, które odsiadują takie osoby, nic nie dają. Są to osoby, które tutaj nic nie wnoszą do naszego społeczeństwa, które powinny zostać z niego wykluczone. Przez ten ostatni okres, kiedy to zdarzenie miało miejsce, prowadziłem konsultacje społeczne. Rozmawiałem z wieloma osobami na ten temat. Zdania nie były podzielone, zdanie było jednomyślne. Kara śmierci dla takiej osoby, dla osoby, która jeden raz już dopuściła się takiego czynu, po czym po wyjściu po raz kolejny robi to samo. To jest osoba, która nie zostanie zresocjalizowana, nie ma możliwości na tego typu zabieg u takiej osoby. Nikt z nas również nie chciałby utrzymywać na pewno swojego oprawcy, co w obecnym systemie karnym się dzieje. Tak? Ta rodzina tego brutalnie zgwałconego chłopca będzie musiała włożyć ze swoich podatków po raz kolejny na utrzymanie tego zwyrodniaca, bo tak
Tak należy go nazwać, to nie jest człowiek. To jest osobnik, który powinien zostać wydalony z naszego społeczeństwa, który nie powinien mieć racji bytu. Tak samo kara śmierci powinna być dla morderców, gdyż osoby te nie rokują na przyszłość. Idąc do więzienia, wychodzą jeszcze gorsze. Jak tu kolega Marcin wspomniał, kara więzienia nie jest jakąś karą, która może wystraszyć i gdzieś wpłynąć na działanie takiego osobnika. Dlatego powinniśmy zaniechać dla najgorszych i najcięższych przestępstw stosowania kar pozbawienia wolności, ponieważ te osoby wychodzą jeszcze gorsze, w jeszcze gorszym stanie psychicznym i mogą dopuścić się takich czynów po raz kolejny. Sam Kościół katolicki również tutaj bierze pod uwagę karę śmierci. Sam katechizm również w swoich zapisach dopuszcza taką karę. Również nasz wielki rodak, dla wielu osób niekwestionowany autorytet, pan Jan Paweł II, w jednym ze swoich wystąpień powiedział, że pozwolę sobie zacytować. Zdarza się niestety, że konieczność odebrania napastnikowi możliwości szkodzenia prowadzi czasem do pozbawienia go życia. W takim przypadku spowodowanie śmierci należy przypisać samemu napastnikowi, który naraził się na nią swoim działaniem, także w sytuacji, kiedy nie ponosi moralnej odpowiedzialności ze względu na brak posługiwania się rozumem. W tej perspektywie należy też rozpatrywać problem kary śmierci. Także, tak jak widać, sam Kościół katolicki również taką karę dopuszcza. Ona również jest zapisana w Piśmie Świętym, także myślę, że nie stałoby to nawet na sprzeczności z wiarą, którą wyznaje tutaj większość obywateli naszego państwa. Dziękuję. Dziękuję.